wprowadzić podejrzanych. Łaj! Kurwa, gościu! Weź mnie później! Czerpiesz! Kurde! Kurwa, gościu! Ci sprzedam klapsa na dziosło, ci się skończy. Jeszcze raz szarpnie gdzie winą kobietę, to zobaczysz. Naprawdę, zobaczysz, co to jest gniew bezbrodnej kobiety. Dobrze, mama! No jak was zdenerwował? To ci? Tak jest, panie sierżancie. Odmaszerować. Do widzenia. Stać! Co? A wy dokąd? Już kurwa odmaszerowywałeś się, kurwa, słucham. Nie wy, tylko posterunkowy. A. No to co się gapisz, psie? Do pudy. Poszedł. Kurwa, wytresowany. Ty, mama. No? Pokazać ci sztuczkę? Dajesz. Siad. Moja krew! Kurwa! Dobra, gościu, o co chodzi, bo tracisz mój cenny czas. Pani! A, Jadwiga Pronowicka. Czym jest tą łapą? Ja się kulturalnie witam, nie? A, pewniczy. I pan? To? Synek. Synek. Co? Przestaw się pan. Sebuś. Jaki Sebuś? Zajebisty. Nazwisko! Które? No po tatusiu. Którym? to łatwiej będzie po mamusi. No. Bronowicki. Zawód. No, lekkie rozczarowanie dzieckiem jest, ale żeby kupa od razu zawód. Dziecko jak dziecko. Zawód, jaki wykonujecie, zawód. A, dobra, kurwa, nie zrozumiałam, dobra. Więc gościu, pisz, nie? Mój zawód, wyuczony i wykonywany, to rencistka. Natomiast syn to nie, to on jakby kontynuuje rodzinne tradycje. No, firma, rzemiosło? Bezrobotny po ojcu. Którym? Każdym. Szanuję. Ale gościu, a co chodzi? Ty właśnie, mama. No. A co ten pies cię tak wypytuje? Właśnie chyba nie. Nie wiem, jakieś plany matrymonialne, czy co? No. Heł. Ogon zadar jakby, nie? Wiesz, gościu, bo ja wiem, że jestem niebrzydka i że jakby mogę się podobać, nie? Jak to mówią, za mundurem, panny sznurem, ale jest chyba jeszcze jedno przysłowie. Niby jakie? Ważne jest w siurze, co masz w mundurze. Panie psie, jakie to jest hasło do Wi-Fi? Co? Nie chcesz podać? Nie. A łapę? Też nie? Sam se znajdę. Mała, weź mu. Ty zobacz. No. Wiesz, jakie jest hasło? Nie. Reksio. Ale łapę. Dobra, gościu, o co chodzi? O co chodzi? Proszę bardzo. Jadwiga Bronowicka, no, i Sebastian Bronowicki, no, są podejrzewani o to, że w niedzielę 19 października włamali się do sklepu Biedronka i dokonali kradzieży towarów na łączną kwotę 532 zł i 40 groszy. Czy podejrzani przyznają się do popełnienia przestępstwa? Nie. Łaj, co jest? No powiedz. Co? Że nie. Co? Że nie. Że nie. Mama, z kim? Bo ja nic nie wiem. Jezu, dziecko, no chodź... To nie moje dziecko, nie ja zrobiłem tego pachora, ci tyle lat... Ale to nie ło! W takim razie, pani opowie dokładnie, co robiliście w niedzielę 19 października od początku. Ze szczegółami, proszę bardzo. Tak, akurat chyba bardzo tak dobrze jest. Pamiętam. Bo wtedy bardzo wcześnie wstałam. Konkretnie o której? Przed 13. No mówię, że trzeba byłoby zrobić śniadanko, w szczególności, że Sebuś się obudził i wołał papu. No, wołałem. No, a w lodówce pusto, nie? Więc mówię, no nie no, wezmę hajs, nie? Podejdę do Biedry, kupię dziecku kaszki, sobie chleba naszego powszedniego, kuwa, chociaż to niedziela, nie? No i chyba podchodzę pod Biedrę i pocałowałam. Klamkę?
Czy pan władza widział kiedyś kuwa drzwi w Biedronce? Bo jaka klamka, żem szybę pocałowała, żem tak przyfanzoliła twarza czaszką, bo myślałam, że się sezam przede mną otworzy, a tu k***a nie! Jeszcze nabeszczala ta karteczka, nie? Wolna niedziela. Jaka wolna? Jaka wolna? Jak nic człowiekowi kupić nie wolno. I co, i wróciła pani do domu, tak? I taka tam masakra, ten tak ryczał. No, ryczałem. Normalnie zaczęliśmy wyżerać te brokuły brukselki zamrażarki. Taki gut. No, taki gut. Mama mi dała tego brokuła i powiedziała, że to jest ten. Siorbet. To ja siorbałem, aż całą mordę zieloną miałem. I co było dalej? Się oblizałem. Co zrobiliście dalej, no? A, ja to się tak wkurzam, mówię, o nie, skończyły się pierdolety, nie? Teraz pójdę i siłą odbiorę to, co moje, nie? Zaczęłam od tego, że na brwiach tuszem namalowałam sobie barwy wojenne, nie? Zaraz, co to znaczy, że barwy wojenne? No takie wk***one sobie namalowałam. No. Mama se zrobiła gehenne brwi. Dobra, ale jak dostaliście się do sklepu? No, ten, najpierw miał być podkop, aha, nie? I cebuś miał kopać, nie? Miałem. Tylko, że nie miał szpadla. Nie miałem. No i kazałem coś skombinować. Nie skombinowałem. No. A dlaczego? Drzwi w kastoramie pocałowałem. No to jak w końcu weszliście do tej Biedronki? Wyjściem. Chyba myślę, że przy wejściu alarm będzie, nie? Ale chyba przy wyjściu, chyba po co? Trzeba myśleć! Ja mówię, Sebuś, wybij szybką i wybił. A czym? Główką. Główka pracuje! A to mu nie zaszkodzi? Już nie. Dobra, jak już w końcu wyszliście do tej Biedronki, to co było dalej? No nic, no jakby normalnie wziąłem koszyk i ładowałem, nie? No ale co konkretnie? Tak jak już tam szło, nie? Chleb, szynka, aha, salami, tak, pieczarki, tak, mineralna razy 6, nie? Czy 6 butelek, tak? Nie, 6 opaków. A czemu tak dużo? Bo chyba promocja była. Pierniczy. A pan co w tym czasie robił? Ja? Tak. Ja stałem. Skakałem i czekałem. A czemu pan skakał? Ja nie skakałem. Tylko stałem. Skakałem. No to pan w końcu stał czy skakał? Stałem. Ale skakałem. Może pani mi łaskawie wyjaśnić, o co mu chodzi? Kwa, gościu, ale czego ty nie rozumiesz? No. Dziecko stało, trzymało kakao, bo w domu było mało i grzecznie czekało. Zatkało kakao! Dobra, mądrale, dobra. Proszę bardzo. Według zapisu monitoringu do sklepu weszliście 13.17, a wyszliście 14.58. Czemu to trwało tak długo? A, bo kwa, z przyzwyczajenia czekam, aż mi kasy otworzą. Funkcjonariusze ustalili również, że za kasami pogubiła pani część towarów. Kurwa, nie zdołałem wszystkiego wynieść pod pachami. To nie mogła pani nabrać, nie wiem, takich reklamówek? A co, ciebie podupcyło? Przecież to jest dodatkowo płatne. A pan nie mógł matce pomóc? Ja stałem, skakałem. Nie pałem, trochę stałem, tam zgudniałem. Więc się rozpakowałem, se parę zmaczałem i se podjadałem. Normalnie tak się zapchałem tym kakałem, że się tam prawie nie starczy, dziękuję bardzo, już nie trzeba. Już nie trzeba, ja sobie wszystko zanotowałem.
Dobra, jak wychodziliście z tej Biedronki, to czy ktoś was widział? No, niestety. Kto konkretnie? Emeryci. Szczekali w kolejce na poniedziałek. Zareagowali jakoś na wasz widok? No, taki jeden zaczął mnie gonić. No. Więc ja uciekałem, skakałem, można powiedzieć, skakałem. No, jak tak skakałem, to wiadomo, tam trochę rozsypałem, nie? Ale nic nie zmarnowałem, bo zaraz wszystko zlizałem. Tylko taki dziwny posmak potem miałem. Nie wiem, tam chyba psy wyprowadzają. Mieliście tam patrol? Dobra, dobra. No niestety, sprawa będzie musiała trafić do sądu. Sądu? Mhm. Co nam grozi? Ach, może nawet więzienie? A, bo akurat więzienia w niedzielę są czynne, nie? Ja pierdolę. Ty, mama. Co? Ja to bym poszedł do więzienia. Po co? Ojca bym spotkał. Którego? Wszystkich. Dobra, jak będziecie współpracować, to możliwe, że skończy się na jakichś pracach społecznych. Co to znaczy? No to znaczy, że będziecie nieodpłatnie pracować dla dobra społeczeństwa. Kuwa wiem, co bym chciał robić dla dobra społeczeństwa. No co? W niedzielę w Biedronce sprzedawać. A ja? Są i klienci. A ja tak sobie pomyślałem, że na dziale z nabiałem zajmę się regałem, skakałem. Lat już mam 30, wciąż panna, a nie pani. Los ze mną się nie pieści, faceci są przebrani, bo tych najlepszych ktoś przed ołtarz zaciągnął dawno już. Poznałam raz takiego, miał kasę i miał gest, i zabrał mnie na randkę, tam wyszło kto to jest. Bo mlaskał, siorbał wciąż i w lewej ręce trzymał nóż. No i beknął, kiedy zjadł swój żur, no taki knur. Bo to był but straszny ham, już dosyć takich mam. Bo to był but straszny ham, tam do folderu spam. Bo to był but najgorszy but. Bo to był but straszny ham, tandę tak gniot i chłam. Bo to był but straszny ham, od dzisiaj solo gram. Bo to był but najgorszy but. Spotkałam przystojniaka, po prostu młody bóg. A jak się ruszał w tańcu, kobiety zwalał z nóg. A gdy uśmiechał się, z wrażenia tylko mogłam wziąć. No piękny jak z obrazka i trafiał w każdy gust. Ja byłam zakochana, aż nie otworzył ust. Wyłączać światło chciał, by potem nie po ciemku wsiąść. No i poszłem, mówił cały czas, bynajmniej raz. Bo to był but straszny ham, już dosyć takich mam. Bo to był but straszny ham, dam do folderu spam. Bo to był but najgorszy but. Bo to był but straszny ham, tam tak gniot i chłam. Bo to był but straszny ham, od dzisiaj solo gram. Bo to był but najgorszy but. Już bez nadziei prawie i ciągle sama taka, aż pojechałam na wieś, poznałam tam chłopaka. Uczciwy, pracowity, miał traktor, pług i bronę. Ujrzałam tors odkryty, tak rolnik znalazł żonę. I on ma krus!
lakrys. Płacić jutro.